Jekyll and Hyde jest to musical, który jest tak naprawdę gotyckim thrillerem. Jest w wypadku tego, a to przedstawienia, ważne jest jego bardzo konkretne osadzenie w realiach Londynu końca XIX wieku. Oczywiście nie robimy tego zupełnie wiernie historycznie, tylko w pewnym nastroju. Ma tutaj w tej dekoracji udział duży, że tak powiem, pierwiastek nowoczesności. To będzie widać i w dekoracjach, i w efektach, które się pojawią na scenie. Jeżeli chodzi o z kolei umocowanie tej dekoracji, czy w cudzysłowie oczywiście w teatrze, powiem tak, że jest to bardzo specyficzny, ale ciekawy budynek i bardzo interesująca scena, ponieważ no, ma ona mnóstwo zakamarków, takich troszeczkę tajemniczych, można powiedzieć. Starałem się w tym projekcie wykorzystać to wszystko, żeby troszeczkę architekturę również sceny i widowni, która jest bezpośrednio do niej zbliżona, po prostu ubrać tak, by tworzyła nastrój tego właśnie tło, tego właśnie no, gotyckiego thrillera. Wszystko to, co widzimy, jest oczywiście wynikiem no, wielotygodniowych badań nad utworem i wszystkie pomysły są oczywiście tak skomponowane, że każdy tutaj z nas, realizatorów, wniósł do jakości tego przedstawienia bardzo dużo. Nigdy to nie jest tak, że scenografia jest taką formą, która jest oderwana, prawda? Więc służy ona przede wszystkim no i nastrojowi, ale służy również aktorom, mam nadzieję. No, a przede wszystkim jest to wartość służebna w stosunku do widzów, którzy mają się cieszyć, oglądając to, krótko mówiąc, czyli no, przeżywać to, te wszystkie emocje, które my tutaj zaplanowaliśmy, które również autorzy tego dzieła zapewne chcieli nam przekazać.